mózg, źródło naszych popędów i zahamowań. Jeden z najbardziej zdumiewających tworów natury. Z wyglądu przypomina wyłuskany ze skorupy orzech włoski i jest niewiele większy od dwóch złączonych pięści. Co kryje w środku? Mózg to miliardy neuronów, a każdy neuron to komórka wyposażona w dwa rodzaje wypustek. Krótkie dendryty i długi akson. Dzięki tym wypustkom komórki nerwowe mogą odbierać i przesyłać dalej informacje. Gęstwina komórek komunikuje się ze sobą, wysyłając nawet do kilkuset impulsów elektrycznych na sekundę z maksymalną prędkością 320 km na godzinę. Jak to się dzieje, że skupiska ciasno stłoczonych w mózgu neuronów potrafią funkcjonować wspólnie bez szwanku? Co więcej, pozwalają nam myśleć, analizować świat, pamiętać, kim jesteśmy, marzyć, czy nawet uczyć się nowych sprawności? Okazuje się, że z pomocą neuronom przychodzi tutaj klej. Neurony nie są bowiem jedynymi komórkami mózgu. Przestrzeń między nimi wypełniają tak zwane komórki glejowe. Termin glia, czyli po grecku właśnie klej, został wprowadzony już w połowie XIX wieku. Jednak jeszcze do niedawna glej był lekceważony w badaniach naukowych. W przeciwieństwie do komórek nerwowych, komórki glejowe nie wykazują aktywności elektrycznej. Uznano je więc za twór milczący, jedynie coś w rodzaju rusztowania bądź izolacji pomiędzy o wiele ważniejszymi komórkami nerwowymi. Aż do czasu, kiedy w latach 90. uwagę badaczy przykuł jeden rodzaj komórek glejowych. Mowa o astrocytach, nazywanych również glejem gwieździstym ze względu na to, że swoim kształtem przypominają gwiazdy. Okazało się, że astrocyt to nie tylko wypełniacz przestrzeni międzyneuronalnej i bierny obserwator tego, jak porozumiewają się neurony. Astrocyt to aktywny modulator najważniejszych procesów w naszym mózgu. Łączy się on z innymi astrocytami oraz naczyniami krwionośnymi i neuronami w mózgu i, uwaga, komunikuje się z nimi. Co prawda nie za pomocą impulsów elektrycznych, ale dzięki cząsteczkom wapnia. Cząsteczki te wnikają do kolejnych komórek znajdujących się blisko siebie i przepływają pomiędzy nimi, rozchodząc się coraz dalej niczym fale. Taka komunikacja jest wolniejsza i zajmuje więcej czasu od aktywności elektrycznej. Jednak prawdopodobnie to właśnie dzięki tym falom wapniowym sieć astrocytów może niespiesznie, ale stale kontrolować i utrzymywać w równowadze wysoce skomplikowaną elektryczną sieć neuronalną. Ludzkie astrocyty mają około 20 razy większą objętość i zdecydowanie bardziej skomplikowane kształty niż astrocyty innych zwierząt. Czy większe astrocyty oznaczają również potężniejszy mózg w sensie jego możliwości poznawczych? Aby to sprawdzić, w 2013 roku ludzkie komórki, z których powstają astrocyty, zostały wszczepione młodym myszom. Kiedy myszy te dorosły, okazało się, że znacznie szybciej uczyły się m.in. orientować w przestrzeni i odróżniać przedmioty widziane wcześniej od nowych obiektów. Wciąż przybywa badań nad glejem. Prawdopodobnie stanowi on funkcjonalną siatkę w naszym mózgu, zwiększając siłę i elastyczność połączeń między neuronami. Pytanie brzmi, czy pomocnicza dotąd rola gleju może okazać się rolą kluczową. Czas pokaże. Jedno jest pewne. To nie jest zwykły neuroklej. Mamy w mózgu prawdziwy superglu. Thank you.